piłka nożna to był pierwszy wybór. Nigdy jakiś inny sport mi nie zawracał głowy, bo zawsze od małego tata mi wpajał piłkę nożną, mimo że tam grał gdzieś w niższych klasach rozrywkowych, to zawsze od małego z nim na mecze i jakoś tak zaszczepił mnie tę miłość do piłki. Na początku nigdy jakoś się nie wyróżniałem, jakoś bardziej z tej miłości, z zajawki trenowałem. Dopiero po jakimś czasie zaczęło wychodzić na to, że coś tam potrafię i coś mogę osiągnąć. Według mnie były Chotowie warunki jedne z lepszych w Polsce, nie licząc oczywiście tych największych akademii typu Zagłębia Lubin, Lech Poznań czy Legia Warszawa, ale jak patrząc na Bełchatów i na miasto, jest to naprawdę jedna z lepszych warunków do treningów z tych mniejszych akademii w Polsce. Szkoła jest łączona razem z treningami i zaczyna się to od gimnazjum i rano ma się zawsze basen, potem jakieś treningi na ośrodku szkolnym. Wszystko jest to zapewniane przez GKS, także fajnie jest to wszystko zorganizowane i naprawdę nic tylko chwalić Bełchatów, bo naprawdę im to fajnie wszystko wychodzi. To treningi z piłką bełchatowej było ich trochę mniej na początku i jestem takim zawodnikiem, że często się przez to frustruję i dużo podpowiedzi było, żebym zostawał sobie po treningach i sam sobie dodatkowo robię jakieś treningi z piłką, bo to jest też ważne. Ja się też jako zawodnik często frustruję, kiedy tych ćwiczeń z piłkami nie ma, jest więcej biegania niż grania z piłką i jestem takim zawodnikiem, który naprawdę tego nie lubi. Woli o wiele, wiele bardziej mieć piłkę przy nodze i tak trenować. Ja trafiłem na takich trenerów, którzy właśnie zawsze z tą piłką chcieli robić jak najwięcej, bo mieli jakąś taką wizję, że jednak młody piłkarz potrzebuje jak najwięcej treningu z piłką, a nie jakichś tam biegów interwałowych czy coś takiego. Raczej to dopiero jest wprowadzane w wieku, kiedy zaczyna się chodzić do liceum. I pierwsza liga akurat zaczęła się dla mnie bardzo pozytywnie, bo 3-0 ze Stomilem Olsztyn, był to mój debiut w seniorach. Pierwsza liga jest bardzo ostra, nawet porównując z tym pierwszym meczem w Ekstraklasie, to nie ma porównania. Naprawdę w pierwszej lidze no nie pateczkują się niektórzy zawodnicy i piłka albo zawodnik to nie ma większego znaczenia. Jestem tak genetycznie stworzony, że naprawdę ciężko mi jest jakkolwiek przytyć i tak dalej. Nie wiem od czego to zależy, ale na pewno staram się to poprawić, bo tam w ostatnich miesiącach przybyło mi 2 kilo i też się z tego cieszę, bo to nie jest jakiś tłuszcz, tylko naprawdę mięśnie i wiem, że tego potrzebuję, bo jednak polska liga jest taka, że tej fizyczności naprawdę jest potrzeba. Ten przeskok do Ekstraklasy nie jest dla niego taki wielki, przez to właśnie jego takie pozytywne nastawienie do bezpośrednich pojedynków. Zostałem wyciągnięty jako jeden z wyróżniających się właśnie z tej centralnej juniorów i dlatego poszło tak szybko. Wisła Płock przekonała mnie na pewno tym, że jak działa klub, bo chcą tych młodych zawodników promować i odsyłać ich za granicę, a co też najważniejsze, było niesamowite zaangażowanie ze strony Wisły Płock, żeby pozyskać i chyba największe ze wszystkich ofert z klubów, jakich miałem. Ofert konkret czysto teoretycznych to była Bolonia, to było Cagliari i Genoa. Z Polski to były zainteresowania pojedynczych klubów ekstraklasy z tej górnej ósemki, ale też zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli wybiorę się tej górnej ósemki, która tam no co sezon bywa, może być mi ciężko ogranie, a to też miało dla mnie duże znaczenie. Nie chciałem być tym jednym z wielu, a też chciałem się rozwijać i na pewno myślę, że wydaje mi się, że Wisła Płock to było najlepsze wyjście. Granie w seniorach, nawet w tej drugiej klasie rozgrywkowej w Polsce, a w juniorach we Włoszech, nie byłoby to dla mnie zbyt dobre i też miałem na oku to, że wielu piłkarzy, którzy właśnie poszło w moim wieku, szybko niestety zostali czy tak powiem skasowani i wracali do Polski, do Ekstraklasy. Nie spodziewałem się na pewno tej szansy tak szybko, ale wiedziałem, że prędzej czy później ona nadejdzie i byłem może lekko zdziwiony, ale wiedziałem, że muszę wyjść na ten mecz i pokazać 100% swoich umiejętności i może nie do końca jestem zadowolony z indywidualnego występu, a co dopiero drużynowo, jak to wypadło z wynikiem, ale na pewno myślę, że nie wypadłem źle i że są szanse na kolejne występy. Dawid, jako nowy zawodnik, jako młody zawodnik, dał tę bezkompromisowość i to jest łatwe do zauważenia, szczególnie przez zawodników doświadczonych, którzy tych wchodzących młodych to już napatrzyli się przez swoją karierę, z pewnością na wielu.
piłkarską od tej ekstraklasy. Nie czuję się, żebym jakoś bardzo odstawał. Na pewno jest dużo, dużo rzeczy do poprawy, ale na ten moment nie czuję się, żebym jakoś był o dwa poziomy czy trzy niżej. Ten jeden poziom na pewno zawsze będzie im brakował do takich zawodników jak Merabaszwili, ale wiem, że to jest, że jestem w takim wieku, że wszystko jest do nadrobienia i że to nie jest jakiś duży problem. Jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, na pewno Dawid to jest mocno taki eksplozywny zawodnik, który nie boi się podejmować decyzji o driblingu, nie boi się podejmować pojedynków i również w tej fizycznej walce nie odstaje tak naprawdę. I to nie tylko przez wzgląd na warunki, tylko bardziej przez nastawienie. Widać, że gdzieś ma to we krwi. Jedną z największych zalet jest szybkość, bo gdzieś tam od właśnie tak 14-15 roku życia nagle to wystrzeliło i wielu trenerów to mnie ceni, że naprawdę ta szybkość jest na dobrym poziomie. Największe wady obecnie, myślę, że gra głową i słabsza noga to jest coś, co myślę, że aktualnie w polskiej piłce cechuje młodych chłopaków, że właśnie ta lewa noga, ta gorsza, jest bardzo zaniedbywana i na pewno też nad tym pracuję, bo wiem, jak to jest potrzebne piłkarzowi.